Witam Was na kanale Piesologii. W tym roku mija 10 lat, odkąd zaczęłam prowadzić blog piesologia.pl i mój kanał na YouTubie i pomyślałam, że z okazji tego 10-lecia fajnie będzie nagrać Q&A z Wami, zwłaszcza, że była pewna przerwa na blogu i na kanale i od jakiegoś czasu nie pojawiały się nowe filmiki i nowe wpisy, więc wracam do Was z Q&A i dziś odpowiem na pytania, które zadawaliście mi na moich mediach społecznościowych. Jakie ma Pani wykształcenie w odniesieniu do zawodu behawiorysty? Pozdrawiam i cieszę się z Pani powrotu. Już wiele lat temu robiłam takie kursy zawodowe na trenera psów i psiego behawiorystę. Te kursy były zakończone egzaminami, które dały mi taki dyplom Ministerstwa Edukacji Narodowej poświadczający, że zdobyłam wykształcenie zawodowe w zakresie zoopsychologa i tresera psów. I to też jest ciekawe, że w polskim prawie nie ma takiego zawodu jak trener psów czy behawiorysta. Jest za to zoopsycholog i właśnie treser psów. Później robiłam oczywiście bardzo wiele różnych kursów, warsztatów, seminariów. Byłam też prelegentką na kilku konferencjach dla psich behawiorystów, także tutaj rola się odwróciła i nie tylko ja uczyłam się od innych mądrzejszych ode mnie, ale też miałam przyjemność uczyć innych trenerów i behawiorystów psów. No i cały czas oczywiście zdobywam nową wiedzę, kiedy tylko widzę, że pojawiają się jakieś ciekawe warsztaty, seminaria, konferencje, to staram się na bieżąco brać w nich udział po to, żeby cały czas poszerzać moją wiedzę i poszerzać moje kompetencje, ponieważ wiedza z zakresu behawiorystyki psów, ich zachowań, emocji, sposobów szkolenia cały czas się aktualizuje i trzeba naprawdę cały czas się dokształcać, żeby być na bieżąco. Wszystkie informacje o tym, jakie kursy, warsztaty czy seminaria kończyłam, znajdziecie też na mojej stronie piesologia.pl w zakładce o mnie. Staram się tą zakładkę w miarę na bieżąco aktualizować, więc jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam do zaglądania właśnie na moją stronę. Jakie zmiany w podejściu do psów, behawioryzmu i ogólnie wszystkich zagadnień okołokynologicznych widzisz na przestrzeni tych 10 lat? Myślę, że przez te 10 lat bardzo dużo zmieniło się zarówno w naszej wiedzy, jeżeli chodzi o wychowanie, szkolenie czy chociażby emocjonalność psów, ale też dużo zmieniło się w świadomości opiekunów psów i to na plus. Widzę dużo więcej takich świadomych opiekunów psów, którzy przygotowują się do tego, żeby pies pojawił się w ich domu, którzy czytają na temat tego, jak wychować prawidłowo psa, szukają tej wiedzy. To mnie bardzo cieszy, bo to sprawia, że później zarówno psy są szczęśliwsze, jak i ich opiekunowie są dużo szczęśliwsi i mamy dużo mniej takich problemowych psów. Dużo więcej osób zgłasza się też do mnie z takimi problemowymi zachowaniami na samym początku, kiedy one tylko zaczynają się pojawiać, a nie czekają, kiedy przez rok, dwa czy trzy jakieś niepożądane zachowania u psa się utrwalą i przychodzą dopiero wtedy. Więc to też jest bardzo duży plus, że reagujemy wcześniej. Wydaje mi się, że ten zawód behawiorysty nie jest już teraz taki egzotyczny. Te 10 lat temu mało kto chodził do behawiorysty. Raczej zdarzało się to w większych miastach. Duża część ludzi uważało, że to jest w ogóle takie dziwne i niepotrzebne, że to jest jakaś taka ekstrawagancja, żeby chodzić z psem do behawiorysty. Wiele osób niespecjalnie zajmowało się swoim własnym zdrowiem psychicznym i takim dobrostanem, a co dopiero myśleć o dobrostanie czy zdrowiu psychicznym naszych psów, kotów czy innych zwierzaków. To się przez te 10 lat bardzo zmieniło na plus i ogromnie mnie to cieszy, że wizyta u behawiorysty to nie jest już coś dziwnego, to nie jest jakaś fanaberia, to nie jest ekstrawagancja, tylko jeżeli mamy jakiś problem, nie potrafimy sobie z nim poradzić, to po prostu korzystamy z porady specjalisty. Przez te 10 lat powstało też bardzo dużo nowych badań. W ogóle wydaje mi się, że tematyka psów domowych i w ogóle zwierząt domowych wśród naukowców zyskała troszeczkę na popularności. Na Węgrzech powstał na przykład Family Dog Project, czyli taki projekt badawczy, naukowy, poświęcony właśnie badaniu psów domowych. Co chwila jakieś nowe papiery naukowe stamtąd powstają, możemy dowiadywać się dzięki temu coraz więcej o zachowaniu naszych domowych psów i oczywiście wdrażać tą wiedzę w takie nasze codzienne funkcjonowanie z psem, w to, jak na nie patrzymy, jak je wychowujemy, jak się z nimi komunikujemy. Jest to naprawdę fascynujące. Przez te 10 lat
bardzo dużo dowiedzieliśmy się między innymi o emocjonalności psów. To jest, myślę, taki temat, który do tej pory był tak traktowany trochę po macoszemu. Te 10 lat temu, czy jeszcze wcześniej, zajmowaliśmy się bardziej zachowaniami psów. Bardziej przeszkadzało nam to, że pies szczeka, że gryzie. Nie bardzo zastanawialiśmy się, dlaczego te zachowania się pojawiają i z jakimi emocjami u psów one się wiążą. Teraz bardzo duży nacisk kładziemy właśnie na tą stronę emocjonalną, dlatego że zwykle najpierw pojawiają się emocje, a zachowanie jest dopiero efektem tych emocji, więc no, podejście teraz jest na pewno inne, na pewno bardziej naukowe, bardziej zgodne ze współczesną wiedzą i przez to też bardziej skuteczne. Natomiast widzę też takie negatywne tendencje, które przez te ostatnie 10 lat się zaczęły pojawiać, a mianowicie taka duża radykalizacja zarówno wśród trenerów psów, jak i wśród opiekunów psów. I nie wiem, czy wynika to właśnie ze wzrostu tej świadomości, jest to taki efekt uboczny, czy jest to kwestia tego, że w ogóle nasze społeczeństwo się coraz bardziej radykalizuje. Co mam tutaj na myśli? No, są oczywiście różne szkoły, różne podejścia, jeżeli chodzi o wychowanie, szkolenie psów. Czasami one się wykluczają, ale czasami bez problemu mogą współistnieć i mogą się uzupełniać po prostu, mogą sobie nawzajem pomagać. Natomiast widzę zarówno wśród trenerów, jak i wśród opiekunów psów, że jeżeli jesteśmy zwolennikami jakiegoś obozu, to po prostu trzymamy się tego i uważamy, że wszyscy, którzy mówią cokolwiek innego niż my tutaj uważamy, to są nasi wrogowie, to są osoby niedouczone, nieświadome, osoby, które krzywdzą psy i od razu jest takie bardzo negatywne tutaj nastawienie. I zamiast uczyć się od siebie, zamiast dyskutować, zamiast wchodzić w jakąś taką merytoryczną dyskusję, jest od razu atak na drugą stronę. Ja nie jestem zwolenniczką takiego podejścia, zdecydowanie wolę rozmawiać ze wszystkimi merytorycznie, dowiadywać się, jak inni postępują, dlaczego tak robią i dopiero później, kiedy zdobędę tą wiedzę, po prostu podjąć decyzję, czy to podejście mi odpowiada, czy też nie. Natomiast nie skreślam jakiegoś człowieka, jeżeli robi coś, co według mnie nie jest do końca właściwe, ja bym coś zrobiła inaczej, prawda? Bo każdy człowiek jest inny, każdy pies jest inny i naprawdę uważam, że powinniśmy się od siebie uczyć i powinniśmy ze sobą rozmawiać i nawzajem się edukować, a nie zwalczać. Z jakim filmem miałaś najwięcej kłopotów, na przykład z montażem, nagraniem, nauką treści? Nie wiem, czy był taki film. No na pewno ostatni film, który nagrałam na moim kanale, czyli film o chorobie moich psów, o zespole Ublera, był dla mnie emocjonalnie bardzo trudny do nagrania i w ogóle zastanawiałam się, czy ten film nagrać, czy po prostu emocjonalnie temu podołam i oczywiście rozryczałam się tam 10 razy nagrywając ten film. Natomiast uznałam, że jest to temat ważny, ponieważ psy chorują, psy się starzeją i takie treści też chciałabym, żeby pojawiały się na moim kanale. Dostałam wspaniały odzew od Was po tym filmie. Okazało się, że są wśród Was osoby, których psy cierpiały albo cierpią na ten sam zespół, więc mogliśmy tutaj powymieniać się trochę doświadczeniami. Więc no, to był taki na pewno najtrudniejszy emocjonalnie film do nagrania. Natomiast technicznie myślę, że vlogi są dla mnie dużym wyzwaniem, ponieważ zwykle nagrywam je podczas wyjazdu z psami, więc muszę ogarnąć i psy, i nagrywanie, i dźwięk, i to wszystko nie jest naprawdę łatwe. Na pewno łatwiej jest mi usiąść w studio, gdzie wszystko mam przygotowane i pod większą kontrolą i wtedy to nagrywanie idzie zdecydowanie sprawniej. No ale wiem, że lubicie oglądać vlogi, więc kiedy wyjeżdżam gdzieś z psami, kiedy mam trochę czasu i takiej energii życiowej, żeby te vlogi dla Was nagrać, to jak najbardziej z dużą przyjemnością to robię. Czy będą jeszcze vlogi? No właśnie, pojawiło się też pytanie o to, czy będą jeszcze vlogi, więc jeżeli jeszcze będę gdzieś wyjeżdżać z psami, jeżeli coś ciekawego się będzie u nas działo, to na pewno vlogi się jeszcze na kanale pojawią. Jak bardzo zmieniło się Twoje życie, odkąd założyłaś bloga, a potem kanał na YouTube? No bardzo się to życie moje zmieniło, ponieważ założenie bloga, który na początku miał być takim pamiętnikiem moim właśnie z tego, jak wychowuję wektora, jak z
zdobywam nową wiedzę z zakresu wychowywania, szkolenia psów. Ja wtedy jeszcze nie wiedziałam, że będę trenerką psów i behawiorystką. To się pojawiło gdzieś tam w trakcie i to zmieniło całe moje życie, ponieważ zmienił się mój zawód i stałam się trenerką psów, behawiorystką, no i blogerką, youtuberką na pełen etat, więc porzuciłam mój wcześniejszy zawód i zajęłam się tym w 100%. Także to była na pewno olbrzymia zmiana i bardzo się cieszę z tego, że jestem tutaj, gdzie jestem. Oprócz tego przez te 10 lat poznałam oczywiście całą masę wspaniałych ludzi, wspaniałych opiekunów psów i ich wspaniałe psy. I to jest naprawdę niesamowite, ponieważ dla mnie każde takie spotkanie z psem i z jego opiekunem to jest niesamowita lekcja. Ja się od Was naprawdę najwięcej uczę i czasami też z tych spotkań, które na początku są no takie czysto zawodowe, powiedziałabym, czasami rodzą się z tego później znajomości, przyjaźnie i to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. Może nagrasz też coś o jeździectwie? Myślę, że nie, ponieważ ten kanał jest poświęcony psom i wszystkiemu, co się z psami wiąże. Ja też kiedyś oczywiście byłam instruktorką jazdy konnej i jeździectwo było dla mnie bardzo ważne. Jeździłam na koniach codziennie i była to duża część mojego życia, natomiast teraz poświęciłam się pracy z psami i to właśnie temu również będzie poświęcony ten kanał. Czy nie brakuje Ci pomysłów na filmy? Oj nie, słuchajcie, pomysłów na filmy mam całą masę, mam spisaną taką listę z pomysłami na filmy na przynajmniej najbliższe 5 lat i te pomysły cały czas pojawiają się nowe, ponieważ każde spotkanie właśnie z psem i jego opiekunem rodzi jakieś nowe pomysły na filmy, więc tutaj absolutnie nie brakuje mi pomysłów. Brakuje mi natomiast często czasu na to, żeby te wszystkie pomysły zrealizować. Pomysły dostaję również od Was w komentarzach, więc bardzo za nie dziękuję, ponieważ nie ukrywam, że ja ten kanał robię teraz przede wszystkim dla Was i żeby odpowiedzieć na Wasze pytania, a nie dla siebie. Więc jeżeli coś Was interesuje, jeżeli jakieś treści jeszcze nie ma na moim kanale albo Wam ich po prostu brakuje, no to napiszcie w komentarzu pod tym filmem. Bardzo chętnie dopiszę Wasze pomysły do mojej listy i postaram się jak najszybciej je zrealizować. Jaka rasa psa jest Twoją ulubioną? No oczywiście, słuchajcie, wyżły weimarskie, chyba dla nikogo nie będzie to specjalnym zaskoczeniem. Wyżły weimarskie są w moim życiu od mojego 15 roku życia, kiedy pojawił się Lukas, później Wektor, Haker. No, jest coś w tych psach, co niesamowicie mnie urzeka, zarówno w ich wyglądzie, sposobie bycia, charakterze. No są to po prostu wspaniałe psy, aczkolwiek zdaję sobie sprawę z tego, że nie dla każdego. Są to psy bardzo aktywne, które wymagają dużo ruchu, ale też dużo pracy takiej mentalnej, intelektualnej, którą codziennie trzeba im zapewnić, a nie tylko w weekendy albo wtedy, kiedy mamy czas. Więc jest to na pewno rasa bardzo wymagająca. Natomiast ze względu na mój tryb życia, no te psy po prostu mi wybitnie odpowiadają. Oczywiście uwielbiam również wszystkie inne psiaki myśliwskie, zwłaszcza wyżły, ale też wszystkie retrievery, psa portujące, flaty, goldeny, labradory, to są przecudowne psiaki. Kocham także spaniele, setery, no wszystkie psiaki myśliwskie naprawdę są dla mnie wyjątkowo jakoś tak bliskie, ale bardzo lubię też na przykład molosy, boksery, wszystkie psiaki bulowate. Uważam, że też ich temperament osobowo jest bardzo fajna i mi osobiście bardzo pasuje, ale prawda jest taka, słuchajcie, że kocham wszystkie psiaki. No wśród miksów, wśród kundelków miałam tylu psich przyjaciół, że naprawdę ciężko byłoby mi powiedzieć, że jakiejś rasy psa wybitnie nie lubię. Kocham naprawdę wszystkie psiaki, ale do tych molosowatych i tych myśliwskich jest mi zdecydowanie najbliżej. Czy będziesz chciała mieć inną rasę psa? To jest pytanie, które ja sobie zadaję za każdym razem, kiedy w moim domu ma się pojawić nowy pies. I jak widzicie, na razie odpowiedź jest jedna i jestem monotematyczna i zawsze są to wyżły weimarskie, ale oczywiście nie wykluczam, że w przyszłości pojawią się przedstawiciele jakichś innych ras, może kundelki, może jakieś mieszańce. Zobaczymy, sama jestem ciekawa, więc oglądajcie moje filmy. No i zobaczymy, czy następny pies to będzie również wyżeł weimarski, czy może oprócz wyżełków pojawią się jakieś inne psiaki. Jak stan drugiego pieska i zarządzanie Ublerem? W tej chwili stan Hakera jest dosyć stabilny, cały czas bierze sterydy, cały czas staramy się go rehabilitować i powiedziałabym, że
jest stabilnie, jego stan specjalnie się nie pogarsza, to znaczy jest w stanie samodzielnie chodzić. W domu mamy wszędzie wykładziny antypoślizgowe, na schodach, pies cały czas też jest w szelkach, ponieważ czasami zdarza się, że łapy mu się gdzieś rozjadą, albo na przykład po schodach nie pozwalamy mu już absolutnie wchodzić samodzielnie, tylko za każdym razem asekurujemy go, ponieważ zdarza się, że gdzieś tam jakaś łapka się podwinie, zahaczy i po prostu traci równowagę, więc porusza się samodzielnie, ale jest to takie poruszanie się, powiedziałabym, pijanego psa. Każdy z boku widzi, że coś tutaj nie gra i że psiak jest chory. Oprócz tego no, nasze spacery są oczywiście dużo krótsze, ponieważ zbyt długie spacery sprawiają, że stan Hackera się pogarsza. Z drugiej strony brak spacerów sprawia, że mięśnie zanikają, co też nie pomaga generalnie w jego mobilności. Więc staramy się cały czas znaleźć taką zdrową równowagę pomiędzy ilością jego ruchu i tym, żeby po prostu nie przesadzić i żeby nie pogorszyć jego stanu, więc w tej chwili mamy kilka takich spacerów w ciągu dnia, które mają, nie wiem, 400 metrów, może do kilometra maksymalnie Hacker jest w stanie samodzielnie przejść. No i na pewno dużo czasu Hacker w domu odpoczywa. Trzeba pamiętać, że to jest 8-letni pies, więc już w takim wieku senioralnym i na pewno tego snu potrzebuje więcej niż w momencie, kiedy był młodym psiakiem. Natomiast w tej chwili jest psem radosnym, rano potrafi zachęcać nas do zabawy, potrafi przynosić zabawki. Nie widzę, żeby czuł jakiś ból czy jakiś duży dyskomfort na co dzień. Także na razie jest w miarę stabilnie i mam nadzieję, że będzie tak jak najdłużej. Najbardziej problematyczne zachowanie Hackera, najtrudniejsze do przepracowania. Hacker był niesamowicie grzecznym szczeniakiem, naprawdę najgrzeczniejszy ze wszystkich moich szczeniaków. Nie podgryzał, szybko nauczył się czystości, fajnie dogaduje się z innymi psami, nie wchodzi w konflikty, raczej jeżeli widzi, że szykuje się jakiś konflikt, to odchodzi i unika tego typu sytuacji, więc naprawdę jest bardzo, bardzo fajnym psiakiem z nauką przywołania, też nie było większego problemu. Na smyczy bardzo ładnie chodził, jak był młody. Potem oczywiście, kiedy tej energii było trochę więcej, musiałam z nim popracować nad tym, żeby zaczął ładnie chodzić na luźnej smyczy, bo u wyżów jest to spory problem. One mają dużą energię, bardzo szybko chcą się poruszać i chodzenie na takiej krótkiej smyczy wolno koło człowieka je dosyć mocno frustruje. Ale to nie był jakiś duży problem do przepracowania z Hackerem. Największym problemem chyba było to, że Hacker w momencie, kiedy jest w jakichś ciasnych przejściach, gdzieś w wąskich korytarzach, w progu drzwi, na schodach, odczuwa jakąś taką niepewność i przejawia zachowania agresywne w stosunku do innych psów. I to było zarówno w stosunku do Wektora, jak i w stosunku do innych obcych psów, które przychodziły do nas do domu. On generalnie z tymi psami nie miał żadnych problemów, ale jeżeli Hacker był w ciasnym przejściu albo stał gdzieś na schodach i inny pies starał się przejść obok niego, no to wtedy Hacker się jeżył, potrafił warczeć, potrafił gdzieś kłapnąć zębami. Nigdy nie eskalowało to do jakiegoś porządnego ataku, ale też dlatego, że ja odpowiednio na to reagowałam i po prostu musiałam tak zarządzać środowiskiem, żeby zawsze to inny pies przechodził pierwszy, a Hacker przechodził jako drugi i wtedy nie było problemów. Kiedy widziałam też, że Hacker zaczyna się już tak gotować i zaczynają te emocje w nim zbierać, no to po prostu jak najszybciej to przerywałam, zabierałam go gdzieś w inne miejsce i po prostu nie pozwalałam na to, żeby ta sytuacja eskalowała. Po prostu przez taki management, przez odpowiednie postępowanie i zarządzanie środowiskiem i psami można sobie było z tym spokojnie poradzić. Dziękuję za przekazywaną wiedzę. Jak przyzwyczaić psa do noszenia psich butów? Przede wszystkim trzeba odpowiednio dobrać buty do psich łapek. One muszą być po prostu dla psa wygodne. Jeżeli nie będą wygodne, jeżeli będą gdzieś uciskać, obcierać psie łapy, no to po prostu pies nie będzie chciał w tych butach chodzić, będą mu się one kojarzyły z bólem, z czymś nieprzyjemnym i tutaj żadne metody przyzwyczajania nie pomogą. Więc dobranie odpowiednich butów to jest absolutnie numer jeden. Numer dwa to jest przyzwyczajenie psa do w ogóle dotyku łap. Są psy,
Tak jak na przykład mój hakerek, które bardzo nie lubią, kiedy dotyka im się łapy, kiedy obcina się na przykład pazury. I tutaj trzeba przepracować to, żeby pies pozwalał sobie te łapy dotykać, żeby czuł się wtedy bezpiecznie i dopiero wtedy można w ogóle myśleć o tym, żeby na te łapy cokolwiek zakładać. No i oczywiście cały proces przyzwyczajania psa do butów, do zakładania ich i chodzenia w nich powinien odbywać się na spokojnie, należy sobie to wszystko podzielić na tak małe kroki, które będą dla psa akceptowalne i pozytywnie psu cały ten proces kojarzyć, więc zaczynamy sobie przyzwyczajanie nie wtedy, kiedy musimy koniecznie już założyć psu te buty i gdzieś z nim pójść, tylko przyzwyczajamy psa wcześniej, najlepiej w domu, gdzieś w bezpiecznym środowisku, dajemy psu te buty powąchać, żeby się z nimi w ogóle zapoznał z tym przedmiotem, z jego zapachem, żeby sam przedmiot, same buty nie były dla psa straszne. Później możemy założyć na chwilkę jeden but, dać psu kilka smaków, kiedy ma ten but na sobie, potem ten but ściągamy, potem możemy założyć but na inną łapę i tak stopniowo przyzwyczajać psiaka do najpierw samego zakładania butów, później dochodzenia w tych butach. Na początku jest to zwykle dla psów bardzo dziwne i wiele psów tak wysoko podnosi łapy albo próbuje strząchnąć te buty, ponieważ im gdzieś przeszkadzają. No jest to po prostu inne uczucie dla psa, kiedy ma coś na łapach, a w momencie, kiedy chodzi sobie boso, naturalnie i nic mu tam nie przeszkadza. Ale bardzo często jest tak, że jeżeli przyzwyczajimy psa do chodzenia w butach na spokojnie, najpierw w domu, pozwolimy psu zrobić kilka pierwszych takich niepewnych kroków, nagrodzimy go, pochwalimy, to pies szybko się do tych butów przyzwyczaja i później wychodzenie z psem na spacer w takich butach nie stanowi dla niego żadnego problemu. Co gdy pies wszystko gryzie, ma 2 lata i non-stop coś bierze do mordki? W przypadku dorosłego psa, który właśnie tak nadmiernie podgryza, trzeba zawsze sobie zadać pytanie, dlaczego pies to robi, jakie emocje są związane z tym gryzieniem, ponieważ pies może gryźć dlatego, że przeżywa jakieś trudne emocje, jakąś złość, frustrację, być może strach. Może się też okazać, że nieświadomie nauczyliśmy psa właśnie takiego podgryzania w momencie, kiedy nie radzi sobie z trudnymi emocjami, więc najpierw trzeba dojść do przyczyny tego zachowania, a potem dopiero można się zastanawiać, co można zrobić, żeby to zachowanie się nie pojawiało, bo zachowanie to jest tylko jakiś objaw, prawda? Natomiast trzeba dojść do tego, dlaczego tak się dzieje, bo zupełnie inaczej będziemy pracować z psem, który gryzie na przykład z frustracji, czy z takiej nadmiernej złości, a zupełnie inaczej z psem, który na przykład czegoś się boi. Jakie 3 rady dałabyś osobie, która kupuje, adoptuje pierwszego psa? Przede wszystkim warto się zastanowić, po co nam w ogóle jest ten pies, jaką funkcję w naszym życiu, w naszej rodzinie on ma pełnić. Druga rzecz to jest zastanowienie się, czy ten pies, którego żeśmy wstępnie wybrali, to na pewno jest odpowiedni pies dla nas. Nie czy nam się on podoba, czy spełnia nasze jakieś oczekiwania, tylko czy my jesteśmy w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby tego psa. No i trzecia rzecz, nad którą warto się zastanowić, to czy my jesteśmy w takim momencie w życiu, że mamy odpowiednie zasoby, zarówno finansowe, jak i czasowe, jak i emocjonalne, żeby zająć się drugą żywą istotą. Ponieważ wzięcie psa do domu, no to jest zobowiązanie na najbliższe 10, 15, może nawet 20 lat. Posiadanie psa naprawdę bardzo dużo zmienia w naszym życiu i trzeba być przekonanym, że jesteśmy w stanie podołać temu wyzwaniu, nawet jeżeli w naszym życiu coś się zmieni, nawet jeżeli stracimy pracę, będziemy musieli się gdzieś przeprowadzić, pojawią się dzieci na przykład w rodzinie, albo na przykład zachorujemy, prawda? Wszystkie te rzeczy trzeba wziąć pod uwagę, ponieważ no, przez to życie naszego psa wiele rzeczy w naszym życiu się zmieni i nie może być tak, że zmiany w naszym życiu sprawią, że nie jesteśmy w stanie zajmować się dalej psem i musimy go oddać na przykład do schroniska, więc jeżeli chcemy być takim odpowiedzialnym, świadomym opiekunem psów, to są na pewno takie rzeczy, które trzeba rozważyć. Czy karmicie dalej barfem, czy nie przekłada się to na wyniki z nerek? U naszej 12-latki mamy niestety niewydolność i zastanawiam się, co mogłam zrobić lepiej. Czy są jakieś nowe opracowania naukowe na ten temat? Czy z młodym psem też byś barfowała? Tak, z młodym psem na pewno również bym barfowała. Jak pewnie wiecie z mojego bloga i z kanału tutaj Piesologii na YouTubie, zarówno Wektor, jak i Haker
właśnie były karmione tą dietą barw praktycznie od samego początku, kiedy tylko pojawiły się w moim domu i ta dieta naprawdę świetnie nam się sprawdziła. W przypadku hakera nie mam problemu z nerkami, pojawił się natomiast problem z wątrobą, ale to nie przez samą dietę barw, tylko przez sterydy, które haker no, ze względu na swoją chorobę niestety musi zażywać i mają one swoje pozytywne konsekwencje, ale mają też właśnie takie działania niepożądane, jak nadmierne obciążenie wątroby w przypadku hakera. I tutaj zadziałałam po prostu odpowiednią suplementacją, zaczęłam podawać hakerowi Ostropes, który bardzo ładnie pomógł tej wątrobie się zregenerować. Nie jesteśmy jeszcze w takim super miejscu, ale już po miesiącu podawania Ostropestu i zmniejszenia troszeczkę dawki sterydu, ta wątroba hakera bardzo ładnie zaczęła się regenerować i widzimy to po prostu w badaniach krwi. Natomiast jeżeli twój pies ma problemy z nerkami, ma 12 lat, więc być może są też jeszcze jakieś dodatkowe choroby, które trzeba tutaj wziąć pod uwagę, to najlepszym sposobem jest po prostu skonsultowanie się z doświadczonym psim dietetykiem, który na pewno poprosi cię o zrobienie szczegółowych badań twojego psiaka, przeanalizuje sobie te badania, przeanalizuje obecną dietę twojego psa i na tej podstawie zaproponuje czy to zmianę tej diety, czy też jakieś suplementy. Tutaj naprawdę ścisła współpraca opiekuna psa z psim dietetykiem i z weterynarzem jest zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem. Jak opanować 11-miesięczną suczkę podczas urojonej ciąży? Na pewno warto wybrać się do lekarza weterynarii, który być może przepisze ci jakieś leki na obniżenie poziomu prolaktyny u suczki, ponieważ to właśnie wysoki poziom prolaktyny sprawia, że pojawia się ciąża urojona. Natomiast jeżeli chodzi o zachowania suczki, no to na pewno dobrym pomysłem jest pochowanie w domu wszystkich zabawek, jakichś pluszaków, kapci, butów, no wszystkich takich rzeczy, które suczka może zabierać do swojego gniazda i traktować jak swoje szczeniaki, ponieważ jeżeli uniemożliwimy jej prezentowanie tych zachowań, no to poziom prolaktyny zacznie nam szybciej spadać i ta ciąża urojona skończy się szybciej. Zwykle ciąża urojona trwa od 2 do 4 tygodni i potem te zachowania po prostu same znikają. Bardzo ważne jest też to, żeby w okresie cieczki czy pocieczce, albo jak już pojawi się ta ciąża urojona, to w okresie ciąży urojonej, nie głaskać suczki po brzuchu. Suczki w tym czasie robią się bardzo takie przymilne, cały czas szukają tego kontaktu z człowiekiem i wiele osób no, nawet nieświadomie po prostu zaczyna głaskać po głowie, po brzuchu, po wszystkim po prostu te suczki. Natomiast trzeba mieć świadomość tego, że głaszcząc taką suczkę szczególnie po brzuszku, pobudzamy niestety gruczoły mlekowe do tego, żeby wydzielały więcej mleka. Te hormony po prostu zaczynają pracować intensywniej, no i tylko pogarszamy stan. Cieszę się, że pani wróciła. A z pytań mam jedno. Co oznacza, jeśli pies wszędzie za mną chodzi? Gdy wstanę i idę na przykład do kuchni, Diora za mną biegnie. Ona jest ze schroniska, mieszka u nas 2 tygodnie, może ma lęk separacyjny i boi się, że zostanie sama, bo kiedyś ludzie ją wzięli na weekend i oddali z powrotem. Może Diora boi się, że ją oddamy. Wszędzie za nami chodzi, jest to trochę uciążliwe, ale to nie najważniejsze. Boję się, że ma ten lęk separacyjny. To, że pies chodzi za nami wszędzie krok w krok, wcale nie musi oznaczać, że od razu mamy problem z lękiem separacyjnym. Trzeba pamiętać, że psy są zwierzętami społecznymi, a nie samotnikami i potrzebują kontaktu czy z innymi psami, czy z człowiekiem. Potrzebują po prostu czuć się częścią jakiejś grupy, przynależeć, wtedy czują się zdecydowanie lepiej i bezpieczniej. Są psy, które są bardziej niezależne i nie będą aż tak bardzo szukały tego kontaktu z człowiekiem, ale być może Diorka jest właśnie tym psem, który tego kontaktu potrzebuje więcej. Natomiast oczywiście może się zdarzyć, że pies, zwłaszcza taki po przejściach, który był już wcześniej porzucany, który nie czuje się bezpiecznie jeszcze w nowym domu, będzie przejawiał jakieś problemy separacyjne. Warto więc na spokojnie najpierw dać psu 2-3, może nawet 4 tygodnie na to, żeby zaklimatyzował się w nowym miejscu, żeby się tutaj zadomowił, żeby Diorka poczuła, że zostaje z wami już na zawsze, że nie będzie kolejnej przeprowadzki i zmiany rodziny.
i warto też jak najszybciej zacząć z nią pracę nad taką większą samodzielnością i nad tym, żeby można było ją stopniowo zacząć zostawiać samą, czy to w innym pokoju, czy później również w momencie, kiedy trzeba będzie wyjść z mieszkania i zostawić Diorkę samą w domu. Filmy o tym, jak nauczyć psa samodzielności oraz filmy o lęku separacyjnym są już na moim kanale i podlinkuję je tutaj w opisie pod filmem. Czy będzie kiedyś jakiś odcinek odnośnie psów ze schroniska i jak sobie radzić z ich traumami? Taki odcinek nagrałam już jakiś czas temu, link do niego również umieszczę Wam tutaj w opisie pod tym filmem. Natomiast jeżeli macie jakieś dodatkowe, konkretne pytania, jakieś konkretne sytuacje, z którymi nie możecie sobie poradzić, to jak najbardziej piszcie w komentarzach. Wiem, że temat jest bardzo szeroki, bardzo rozległy, ponieważ każdy pies jest inny i przeżywa te swoje traumy na swój własny sposób, więc na pewno więcej takich filmów również powstanie w przyszłości na moim kanale i mam nadzieję, że będą one dla Was przydatne. Klatka kennelowa tylko do momentu nauczenia psa samodzielności, czy cały czas? To zależy od tego, po co Ci jest ta klatka kennelowa, ponieważ można ją wykorzystywać w bardzo różny sposób. Można nauczyć psa odpoczywać w otwartej klatce kennelowej i nigdy jej nie zamykać. Można nauczyć psa odpoczywać w zamkniętej klatce kennelowej i żeby przez jakiś czas właśnie zostawał sobie w zamkniętej klateczce. Tutaj możliwości naprawdę jest bardzo dużo w zależności od tego, po co nam ta klatka jest. Czy chcemy, żeby pies tam się wyciszał, czy chcemy go odseparować na przykład, bo mamy w domu małe, wrzeszczące dzieci i chcemy, żeby pies miał taki swój spokojny azyl, gdzie będzie mógł właśnie odpoczywać i się relaksować, czy też chcemy przyzwyczaić psa do tego, że będziemy go często przenosić w różne miejsca, na przykład jeździmy na jakieś zawody, na wystawy psów, na jakieś seminaria i chcemy, żeby tam pies nauczył się odpoczywać właśnie w zamkniętej klatce. Tutaj no, jest bardzo dużo różnych scenariuszy i nie wiem, jak to wygląda w Twoim przypadku. Na pewno największym błędem, jaki wiele osób popełnia, jest to, że wiele osób myśli, że sam fakt, że kupi klatkę i zamknie w niej psa, to już oznacza, że pies ma tam siedzieć cicho i odpoczywać. A to tak wcale nie działa. I w momencie, kiedy mamy psa, który nie jest do tej klatki przyzwyczajony albo który ma jakieś problemy separacyjne, to ta klatka staje się dla niego po prostu więzieniem i jakąś straszną traumą i pies za wszelką cenę próbuje się z tej klatki wydostać. I zamiast wyciszać się, uspokajać i sobie odpoczywać, to pies wpada w tej klatce w panikę i potrafi zrobić sobie nawet poważną krzywdę, próbując się z tej klatki za wszelką cenę wydostać. Także to nie jest tak, że kupujemy sobie klateczkę i ona nam rozwiązuje wszystkie problemy i możemy tam na przykład szczeniaka zamknąć na 10 godzin, kiedy idziemy do pracy, albo dorosłego psa bez żadnego przygotowania możemy tam na wiele godzin zamknąć samego. To absolutnie tak nie działa. Do klatki trzeba psa odpowiednio przyzwyczaić, nie można go też trzymać w tym zamknięciu zbyt długo. O tym wszystkim mówiłam też w jednym z moich wcześniejszych filmów. Link do niego oczywiście umieszczę w opisie pod tym filmem. Więc bardzo ważne jest to, jak my tą klatkę wykorzystujemy. Przede wszystkim po co, jaki jest cel jej wprowadzenia i jak psa do tej klatki przyzwyczajamy, żeby stała się ona rzeczywiście przydatnym narzędziem, a nie jakimś więzieniem i miejscem tortur dla psa. Ma Pani jakieś tipy na obcinanie pazurów? Moja strasznie się boi. Jak najbardziej mam i o obcinaniu pazurów też znajdziesz film na moim kanale, link w opisie pod filmem. O obcinaniu pazurów mówię też w moim webinarze o bezstresowej pielęgnacji psa. Tam nie tylko mówię, ale też pokazuję krok po kroku, jak przyzwyczajać psa do różnych zabiegów pielęgnacyjnych czy medycznych i pokazuję też, jak krok po kroku wprowadzić trening medyczny właśnie na przykładzie obcinania psich pazurów, tak żeby bez stresu móc te wszystkie zabiegi przeprowadzać. Więc jeżeli macie problem z tym, jak obcinać psu pazury, ale też jeżeli wasz pies boi się kąpieli, czesania, zastrzyków albo innych takich zabiegów pielęgnacyjnych czy medycznych, to bardzo serdecznie zachęcam was do zajrzenia właśnie do tego mojego webinaru o bezstresowej pielęgnacji psów. Link do niego w opisie pod filmem. Cieszę się z powrotu Pani na YouTube. Również jak Pani niedawno pożegnaliśmy jednego z naszych psów. Chciałabym zobaczyć materiał, jak pracować z drugim psiakiem po stracie jego towarzysza.
nasza sunia po śmierci naszego seniora mocno to przeżywa i obawiamy się, że może wpaść w depresję. Są jakieś sposoby, żeby ją od tego uchronić? Pytanie, czy pomijając chorobę u hakera, zakładając, że jej nie ma, czy i jak praca z aktywnym psem powinna się zmienić, gdy zostaje nagle jedynakiem? Czy więcej aktywności, czy idziemy w stronę pracy nad wyciszeniem? Jeśli da się uogólnić, czy bezwzględnie dążymy do utrzymania dotychczasowej rutyny po stracie? Pozdrawiam. Również pozdrawiam. Pojawiło się kilka właśnie takich pytań odnośnie tego, jak radzić sobie po stracie psa z drugim psem. I tutaj nie ma również jednej dobrej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ dużo zależy od tego, jaką relację miały ze sobą psy. Czasami jest tak, że ta relacja nie jest za dobra i w momencie, kiedy jeden pies odchodzi, to drugi wręcz odżywa, odczuwa dużą ulgę i zachowuje się dużo lepiej niż w momencie, kiedy psy były razem. Czasami jest tak, że jeden pies jest po prostu taki bardzo opresyjny, bardzo dominuje drugiego psa i ten drugi, który ma często łagodniejszy temperament, często jest takim psem bardziej uległym, bardziej miękkim, jest po prostu stłamszony. Niektórzy opiekunowie to widzą i starają się równoważyć tą dynamikę pomiędzy psami. Niektórzy tego nie dostrzegają i myślą, że psy są po prostu grzeczne, ponieważ nie warczą na siebie, nie gryzą się, nie pojawiają się tutaj żadne zachowania agresywne. A tak naprawdę ta dynamika relacji pomiędzy psami nie jest wcale taka dobra i w momencie, kiedy ten pies, który był taki opresyjny, znika, no to ten drugi pies odżywa i czuje się dużo lepiej niż w momencie, kiedy te psy żyły sobie we dwójkę. Natomiast zdarzają się też oczywiście sytuacje takie, kiedy psy się lubią, przyjaźnią, kiedy ta relacja jest bardzo bliska i tak samo jak my mocno przeżywamy stratę naszych psów, tak samo jest to duży szok i duża strata dla naszych psiaków. I tutaj też znowu każdy pies, tak samo jak każdy człowiek, przeżywa taką stratę po prostu po swojemu i inaczej. I ciężko jest wyznaczyć jakąś taką jedną drogę, którą wszyscy powinni pójść. Na pewno w momencie, kiedy zachowamy pewną rutynę, pewne takie rytuały, które mieliśmy wcześniej, kiedy były dwa psy, no to temu psu, który pozostał, pomożemy, ponieważ rutyna, pewna powtarzalność sprawia, że pies czuje się bezpiecznie. Więc jeżeli po stracie psa my się zmieniamy, nasz nastrój się zmienia, nasze przyzwyczajenia, nasze zachowanie, rytm dnia, pory posiłków, pory spacerów, to wszystko zaczyna się zmieniać, no to na pewno nie pomagamy naszemu psu, temu, który pozostał, ponieważ jego życie również w tym momencie jest chaotyczne, nieprzewidywalne, no i ten stres tylko się pogłębia. Więc zachowanie pewnej rutyny, zachowanie pewnych przyzwyczajeń na pewno jest tutaj taką ogólną radą, którą mogłabym polecić. No i trzeba też oczywiście dać zarówno sobie, jak i temu drugiemu psu czas. Jeżeli widzimy, że jego nastrój bardzo się pogarsza, że nie radzi sobie z tą stratą, no to być może trzeba będzie sięgnąć po jakieś suplementy albo wręcz udać się do weterynarza po jakieś leki, które pomogą psu po prostu no chwilowo przynajmniej podnieść ten jego nastrój po to, żeby lepiej poradził sobie z tą stratą. I tutaj znowu kilka pytań, na które pozwolę sobie odpowiedzieć zbiorczo, ponieważ dotyczą w zasadzie tego samego tematu. Jak wyciszyć hiperaktywnego psa? Jak ogarnąć emocje psa, który w stanie pobudzenia nie reaguje na zabawki ani smaczki? I najważniejsze, jak zachować równowagę pomiędzy zachowaniem charakteru psa, a przystosowaniem go do życia z ludźmi. Nie można przecież oczekiwać, że impulsywny, szybko reagujący i podatny na nastroje otoczenia pies będzie zachowywał się tak samo jak stateczny z natury przedstawiciel innej rasy. Jak nauczyć psa nie zwracać uwagi na inne psy podczas spacerów w momencie, jak smaczki i zabawki nie zdają egzaminu? To są wszystko pytania o psy reaktywne, o psy takie bardzo wrażliwe, bardzo pobudliwe. I tak się ciekawie składa, że właśnie pracuję nad webinarem poświęconym tematyce psów reaktywnych i temu, jak z nimi pracować. Więc jeżeli ten temat Was interesuje, to koniecznie śledźcie mojego bloga i mój kanał na YouTubie, ponieważ już w najbliższych miesiącach ten webinar powinien być dostępny
i będę miała wtedy możliwość w takiej szerszej formie z konkretnymi przykładami na konkretnych psach pokazać Wam, jak z takimi psami reaktywnymi na co dzień pracować, zarówno w domu, jak i podczas spacerów. Jest to temat naprawdę bardzo rozległy i tutaj odpowiedź w kilku zdaniach byłaby na pewno niewystarczająca. Webinar szykuje się na przynajmniej 2-3 godziny. Przekażę Wam tam masę wiedzy, zarówno takiej teoretycznej, jak i praktycznej, jak z takimi psiakami na co dzień postępować, więc bardzo serdecznie zachęcam Was do tego, żebyście wzięli udział w tym webinarze, zwłaszcza jeżeli macie w domu właśnie takie psiaki reaktywne czy nadmiernie pobudliwe. I to już ostatnie pytanie, jakie od Was dostałam. Jeżeli po obejrzeniu tego odcinka w Waszych głowach pojawiły się jakieś dodatkowe pytania, to koniecznie piszcie je w komentarzach, pozbieram je sobie wszystkie w jednym miejscu i na pewno wezmę pod uwagę podczas nagrywania kolejnego Q&A dla Was. Na końcu chciałabym bardzo serdecznie podziękować Wam za te 10 lat wspólnie spędzone tutaj na YouTubie i na moim blogu piesologia.pl. Jestem naprawdę bardzo wdzięczna za to, że oglądacie moje filmy, czytacie moje wpisy na blogu. Wiem, że są one dla Was przydatne. Wiem, że dzięki nim wychowało się już przynajmniej kilka pokoleń bardzo fajnych psiaków i bardzo się cieszę, że mogłam chociaż troszeczkę Wam w tym pomóc. Bardzo się cieszę, że wokół piesologii powstała też taka społeczność wspaniałych, świadomych opiekunów psów, ale też przede wszystkim życzliwych ludzi z takimi otwartymi głowami, gdzie właśnie nie ma hejtu, a jest ciekawość, jest chęć zdobywania wiedzy i jest chęć uczenia się od siebie nawzajem. Bardzo serdecznie Wam za to dziękuję. Mam nadzieję, że przed nami kolejne 10 wspaniałych lat i do zobaczenia już niedługo.